Najdroższa mamo. O głodzie nie ma mowy. Jadamy tylko trochę nieregularnie. Dzień upływał na wydobywaniu zasypanych, gaszeniu pożarów. Na ostrzegawczy krzyk o nadlatujących samolotach wszyscy zbiegli do piwnicy. Panował w niej wielki tłok. Słychać było dźwięki nadlatujących samolotów, spadających bomb. Jęki przerażonych ludzi. I ich modlitwę. Broni się tylko parę ulic na Żoliborzu i kilkanaście na Śródmieściu. Modlę się, by to piekło się skończyło. Nie wiem, co będzie dalej. Szanowna pani, byłem u pani w mieszkaniu. Mieszkanie jest zamknięte. W oknach są szyby wybite, zabite deskami. Niemcy podobno już wszystkich zabili. Tak bardzo mi przykro. Szanowna pani, bardzo proszę o jakąkolwiek informację o mojej matce i siostrze. Czy pani wie, gdzie przypadkiem mogą się znajdować? Niespokojna jestem o nie. Trzeba by głodu nie czują. Tato, pisałem do wszystkich z rodziny wiadomości, ale nikt nie odpisuje. Co słychać u mamy? Ja jestem na kluczej. Wszystko w porządku. Mamo, żyję. Ocalałem.